W dzisiejszym odcinku przedstawimy Państwu danie kuchni włoskiej. Kuchnia ta na glutenie stoi. Jej charakterystycznymi daniami są pizze i makarony. Co trzeba zrobić, by z ciasta wyeliminować gluten, a zarazem nie stracić jego właściwości klejkującej? Należy użyć albo chili, albo inulin. W dzisiejszym odcinku przyrządzimy pizzę, z której całkowicie wykluczymy gluten za pomocą mąki z amarantusa. Do pizzy użyjemy również awokado, papryki, nasiona chia oraz inulinę. Pizzę zaczynamy od dodania drożdży. Dajemy wodę. Trzy łyżki oliwy. Do całości dodajemy inulinę, nasiona chia, koło jednej małej łyżeczki. Następnie dodajemy mąkę stopniowo, żeby nie powstały grudki. Resztę musimy dopracować przy użyciu dłoni. Ok, gotowe ciasto. Wygląda oto tak. Ciasto przykrywamy od góry i odstawiamy do wygarowania w ciepłym miejscu. Deskę podsypujemy delikatnie mąką z amarantusa, po to, żeby ciasto od pizzy nam się nie przykleiło do deski. W delikatny sposób staram się je rozgnieść. Możemy to również zrobić za pomocą wałka. Ciasto przekładamy na blachę. Najlepiej, aby blacha miała od spodu, tak jak tutaj ta, wycięcia, żeby temperatura nam dochodziła również od spodu podczas pieczenia pizzy. Kolejnym elementem będzie awokado, które nacinamy, przecinamy w połowie w taki to sposób, tak aby nóż dotknął pestki, która znajduje się w środku. Przekręcamy. Mamy awokado rozkrojone w połowie. Za pomocą łyżki możemy pozbyć się również skórki. Na górę nakładamy krewetki. Krewetki zostały pozbawione pancerza oraz przewodu pokarmowego. Od góry przyprawiamy solą. Pizzę pieczemy w 250 stopniach około 5-7 minut. Upieczoną pizzę polejemy oliwą, do której dodałem czosnku i świeżego szczypiorku. Thank you.